Cześć, z tej strony Michał, portal funduszowe.pl. Pokażę Wam dziś prosty sposób, jak inwestować w fundusze akcyjne, by na nich zarabiać. Najlepszy czas jest wtedy, gdy mamy za sobą szczyt inflacji oraz dołek PKB. Szczyt inflacji jest oczywisty, natomiast dołek PKB można wyprzedzić, śledząc wskaźniki wyprzedzające. Inwestujemy więc w ożywieniu gospodarczym. Jedną z moich inwestycji stanowi fundusz Goldman Sachs dywidendowy rynków wschodzących. Fundusz kupiłem w momencie, gdy gospodarcze wskaźniki wyprzedzające pokazywały ożywienie. Fundusz już zarobił około 12%, a ożywienie jest dopiero w początkowej fazie. Jak zorientować się, że trwa globalne ożywienie? W tym celu możesz śledzić globalny indeks manufacturing, który dość dobrze pokazuje kondycję globalnej gospodarki. Moja inwestycja w fundusz rynków wschodzących będzie skorelowana z fazą ożywienia. Tę fazę zaznaczyłem zieloną strzałką. Gdy globalna gospodarka wejdzie w fazę przegrzania, to sprzedam fundusz. Inwestycję rozpoczynamy więc, gdy wskaźnik ustanawia dno i powoli podnosi się w górę, a zysk realizujemy, gdy wskaźnik wchodzi w strefę, gdzie zwykle tworzy szczyt. Globalne trendy potwierdza polska gospodarka. Jak widać, w fazie wzrostu jest PMI dla Polski. Przemysłowy PMI za luty wyniósł 47,9 przy prognozie 47,1 oraz przy poprzednim odczycie na poziomie 47,1. Jesteśmy w fazie ożywienia, a więc w tej części cyklu, która jest korzystna na rynku akcji. Światowe trendy weryfikujemy również za pomocą wskaźników CLI OECD. Wskaźniki CLI to zestaw wskaźników gospodarczych, które są wykorzystywane do wczesnego przewidywania zmian w cyklu koniunkturalnym. Są one obliczane jako średnia ważona wybranych zmiennych, takich jak np. nowe zamówienia w przemyśle, zaufanie konsumentów, nowe zezwolenia na budowę czy średnia ważona stóp procentowych. Gdy rośnie indeks manufacturing, to powinien rosnąć również wskaźnik CLI OECD. Weźmy np. pod uwagę CLI dla krajów G20. Jak widać, od dłuższego czasu CLI rośnie. Wszystko się więc zgadza. Trwa światowe ożywienie, więc jeszcze jakiś czas mój fundusz będzie zarabiać. Indeks manufacturing mniej więcej pokazuje potencjał, a CLI oraz PMI potwierdzają wzrost. Sprzedaż funduszu doprecyzuje analiza techniczna. Tak się zwykle składa, że w czasie przegrzania gospodarki zbiorczy indeks rynków wschodzących tworzy dywergencję na wskaźnikach technicznych. Pojawia się też dystrybucja. Inwestor lokujący kapitał w fundusz akcyjny ma więc wiele narzędzi, by ocenić szanse i potencjał wzrostu. Dziś przedstawiłem Wam trzy podstawowe wskaźniki, które wyznaczają potencjalny czas inwestycji w fundusz. Nasze inwestycje możesz śledzić na stronie funduszowe.pl. Mamy trzy portfele: podstawowy, IKE oraz dywidendowy spółek amerykańskich. Średnio portfele zarabiają od 18 do 26% rocznie. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas.